Dzień dobry, Kamil Klimczak, witam w kolejnym komentarzu narodowym na kanale Chrobry Szlak. A no, musimy omówić, chyba jest to dosyć oczywiste, cyrku ciąg dalszy. Znaczy, no wiecie Państwo, chodzi o drugi dzień pierwszego posiedzenia Sejmu. Zresztą to nie koniec wcale pierwszego posiedzenia Sejmu, bo ciąg dalszy za tydzień, 21 listopada dokładniej. To posiedzenie, ten dzień był zaplanowany wedle harmonogramu obrad na godzinę raptem. Miał się zacząć o 16, skończy się 17.30, zaczęło się posiedzenie o 16.30, czy nawet troszkę później, skończyło się o chyba 18.15 czy 20. Czyli no, trochę potrwało dłużej niż planowano. Otóż poza punktami, które jakby nie, budziły jakichś kontrowersji, czyli wyboru sekretarzy, komisji regulaminowej, ustalenia liczby członków Komisji do Spraw Służb Specjalnych, wybrano także członków Krajowej Rady Sądownictwa. 8 kandydatów było, 4 do obsadzenia, 4 zostało wybranych, ale zanim o personaliach, bo było 4 kandydatów PiSu, 4 opozycji, 2 z Platformy, 1 z Lewicy, 1 z Trzeciej Drogi, to muszę Państwu powiedzieć, że mnie zadziwia podejście tej koalicji kordonowej do Krajowej Rady Sądownictwa. No to proszę Państwa, muszę powiedzieć, naprawdę rzadkie podejście, takie typowo żydowskie dwójmyślenie. Dlaczego mówię żydowskie? No bo to właśnie ten naród stosuje etykę sytuacyjną. Tak do tego należy podchodzić, że to była, że tak powiem, naprawdę w ciężkim wydaniu etyka sytuacyjna w wydaniu PiSu. O co chodzi? No, drodzy Państwo, chodzi dokładniej o to, że słyszeliśmy przez już kilka ładnych lat, że to nie jest Krajowa Rada Sądownictwa, to jest tak zwana, proszę Państwa, neo-KRS. Tak, proszę Państwa, to jest neo-KRS, w ogóle nic nie warta w związku z tym najwyraźniej. No i dobrze. Jest rzeczywiście, może i jest nic nie warta, może nie jest, nie wiemy tego. Według opozycji, ponieważ w Konstytucji nie jest napisane, że Sejm, nie jest napisane, jak wybiera się sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, to proszę Państwa, powinni to wybierać sędziowie, a jak ustawa stanowi inaczej, no to proszę Państwa, jest zła i niekonstytucyjna, bo tak. No dobra, proszę Państwa, można by powiedzieć takie ich zbójeckie prawo, chociaż powiedziałbym, że nie do końca. Myślę, że no to jest, powiedziałbym, nawet mocno śmieszne, gdyby nie to, że to jest taki mimo wszystko dosyć poważny
organ. No i zresztą 4 lata temu do tej NeoKRS też zgłaszali kandydatów. Nie zostali wybrani. Zresztą to był taki dobry obyczaj, że dopuszczano opozycję do Krajowej Rady Sądownictwa. 4 lata temu PiS go złamał, no to teraz też nie ma dostępu. Ale to jest genialne, proszę Państwa. Bić ile? 5 lat? Że organ jest niekonstytucyjny, że to nie jest w zasadzie Krajowa Rada Sądownictwa. Po czym, jak można się załapać na różne frukta z tytułu bycia w KRS-ie, to oczywiście biegnie się na jednej nodze, mimo że to jest ten sam skład. To są sami sędziowie. Ja się zastanawiam, co będą tam robić ci posłowie i senatorowie, którzy zostaną wybrani do składu KRS przez obecny parlament i będą reprezentowali tą koalicję kordonową. Co będą na każdym posiedzeniu krzyczeć, że to jest niekonstytucyjne, no bo tu logicznie rzecz biorąc, skoro to nie jest Krajowa Rada Sądownictwa, no to do momentu przywrócenia jej konstytucyjnego kształtu, to należałoby te miejsca pozostawić wakujące i nieobsadzone. No tak, drodzy Państwo, tak, 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 tak. No to kłania się logika, proszę Państwa, mimo wszystko krótko, bo krótko, ale mnie logiki uczono i przynajmniej takie przekonanie z tych zajęć logicznych wyniosłem. Takie jest logiczne wnioskowanie, a nie, że legalność tej Krajowej Rady Sądownictwa jest taka migająca, czyli tych 15 członków jest niekonstytucyjnych, ale ci członkowie, posłowie i senatorowie tak są trochę okej, ale cała Rada nie okej, ale częściowo, to tak w zasadzie nie wiadomo. No. Jest to naprawdę mocno, mocno śmieszna rzecz, w związku z czym no, zrobiono z tego w ogóle cyrk. Zaczęto tam mówić, że tutaj będziemy ją uzdrawiać. No, ciekawe jak, tylko drogą ustawową jest Andrzej Duda, który podpisał wcześniejsze zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa. To co, nie ma podpisać to, co przywróci ancien reżim, no bzdura totalna i kompletne odklejenie od rzeczywistości. No natomiast zrobiono z tego niemożliwy cyrk. Oczywiście z tego cyrk zrobili też posłowie PiS-u, wykorzystując, no bo to właśnie jest w ogóle śmieszne. Niektórzy piszą, nawet ludzie, których ja uważałem za całkiem inteligentnych, że przecież nie ma rządu. No nie, proszę Państwa, jakiś rząd jest zawsze. To, że on jest w stanie dymisji, to nie zmienia faktu, że minister czy premier do momentu powołania nowego rządu i zaprzysiężenia jego następcy pełni swój urząd, bo państwo musi funkcjonować 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Zatem posłowie PiS-u, wykorzystując to, że są jeszcze ministrami, zgłaszali się do głosu poza kolejnością mówców i występowali, chociażby Zbigniew Ziobro. Proszę Państwa, ja uważam, że to, co zrobiono z Krajową Radą Sądownictwa, było rozwiązaniem złym i że są lepsze. Natomiast uważam, że było jak najbardziej rozwiązaniem konstytucyjnym, ponieważ no, to jest naprawdę gruba nadinterpretacja konstytucji, wywlekanie, że skoro tych członków jest zapisane w konstytucji, wybiera Sejm, a sędziów nie zapisano, jak się wybiera, to broń Boże nie ma prawa ich wybierać Sejm. No, skoro określa to ustawa, to ustawą można to kształtować całkiem dowolnie, oczywiście z poszanowaniem reguł legislacji. No, ale tu, proszę Państwa, właśnie zapisują się posłowie i senatorowie z koalicji kordonowej do niekonstytucyjnego ich w ich mniemaniu organu. No ale muszę powiedzieć, że te sceny, które widzieliśmy w polskim parlamencie teraz, no są to sceny, co tu dużo mówić, niebywale wręcz gorszące. To jest naprawdę naigrywanie się nie tylko z zasad, powiedzmy, jakiejś tam szeroko pojętej demokracji, ale po prostu już powiedziałbym z dobrego smaku, tak? Chyba tak. Chyba tak należałoby to określić, że to jest przekroczenie pewnych granic dobrego smaku,
Samo tam występował z płomiennymi przemowami minister Czarnek, minister Wójcik, minister Schreiber. Dobrze, no. Ich zbójeckie prawo, tak? Ich zbójeckie prawo. Ale no, muszę powiedzieć, że akurat o ile uważałem argumentację pana Wawra czy Wawera, nie wiem do końca jak to się odmienia, to nazwisko z Konfederacji w wypadku kandydatury Krzysztofa Bosaka na wicemarszałka Sejmu za denną, to tu akurat myślę, że dobrze powiedział, ponieważ no, wybrano teraz do Krajowej Rady Sądownictwa naczelnych zadymiarzy w rodzaju pani Gasiuk-Pichowicz. No i jest to, czy pani Żukowskiej, Boże, proszę Państwa, Żukowska w Krajowej Radzie Sądownictwa, co za upadek dla tego organu. Bo powiedzmy, no poseł Kropiwnicki starał się czasem być merytoryczny. Czy poseł Zimoch, chociaż raczej znamy go jako komentatora sportowego, ale też z wykształcenia, z prawnikiem. No to proszę Państwa, naprawdę mamy jakiś kompletny upadek, tam doszło do właśnie jakichś pokrzykiwań. No, myślę, że po prostu to świadczy o jednym, że Sejm pozostaje takim cyrkiem, jakim był, lepiej nie będzie, będzie co najwyżej śmieszniej. Będzie co najwyżej śmieszniej. Muszę tu powiedzieć zresztą, że Szymon Hołownia widać, że przygotowywał się do tej funkcji i wypada, powiedzmy, mocno powyżej oczekiwań. Zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało. Natomiast powtórzę jeszcze raz. Powtórzę jeszcze raz, żeby nie było wątpliwości. Takie podejście koalicji kordonowej do PiS-u w stylu wendetty, proszę Państwa, to jeszcze Konfederacji, która nie jest w rządzie, by uchodziło. Głosowanie przeciwko Witek, głosowanie przeciwko wszystkim, to uchodzi. Ale z punktu widzenia koalicji już niedługo być może rządzącej, to jest strzał w kolano. Proszę Państwa, Jarosław Kaczyński, on chce, on potrzebuje tego, żeby być właśnie prześladowanym. Tak, nie mylcie się. On chce, żeby to prześladowanie, ta anihilacja opozycji, jak to nazwano, żeby było. To mu daje moralną legitymację do bycia właśnie tą totalną opozycją. Po prostu koalicja zaczyna wchodzić w właśnie w tą klasyczną grę w szachy z gołębiem, jaką narzuca jej Prawo i Sprawiedliwość. Wchodzi w to, jak ten kretyn skończony i ostatecznie wyjdzie moim zdaniem jej to bokiem, bo finalnie ludzie może i nienawidzą PiS-u, ale po roku takiego glanowania, po pół roku takiego glanowania, możemy już przy najbliższych wyborach zobaczyć pewne odwrócenie się tendencji, że ponieważ niektórzy mogą dojść do wniosku, doszli do władzy, im soduwa kompletnie do łba uderzyła, miała być demokracja, a jest, są pisowskie metody z drugiej strony. Oczywiście nie mówię tu o najbardziej walniętych, silnych razem, bo oni to by chcieli jeszcze mocniej, szybciej i więcej. Generalnie najlepiej to pozbawić cały PiS mandatów i do więzienia. No, przy porządnej dyktaturze tak by się stało, ale to żadna dyktatura, to jest cyrk, tak samo jak dyktatura rzekoma PiS-u, to nie była dyktatura, tylko to był jakiś cyrk, to była po prostu nieudolnie prowadzona demokracja, próba demokracji nieliberalnej, która spaliła na panewce, bo nie wmontowano w ten system bezpieczników, które by zapobiegały powrotowi demoliberalnej zarazy. Po prostu wymieniano, nie zmieniano systemu, wymieniano ludzi. No, to się zawsze źle kończy. Teraz, wykorzystując te wytrychy, opozycja dużo szybciej
dorwie się do różnych instytucji. No, nie dzisiejsza opozycja, teraz koalicja, trudno jeszcze teraz operować w ogóle tymi pojęciami, bo przypominam, że Mateusz Morawiecki jest premierem i ma misję tworzenia nowego rządu, więc tym premierem jeszcze pobędzie, bo ja przypominam, że procedura jest taka, że najpierw rząd zostaje zaprzysiężony, a potem otrzymuje wotum zaufania, nie na odwrót, jak niektórzy niedouczeni komentatorzy twierdzą. Więc suma summarum, no tutaj mówię, też kazus pana marszałka Pęka w Senacie jest bardzo znamienny. Kazus marszałka Pęka pokazuje, że opozycja nie cofnie się przed, czy ta koalicja nowa, centrolewica, już po prostu będzie jechała po bandzie. Chce upokorzyć Prawo i Sprawiedliwość. To być może ich chwilowo upokorzy, będą pisali w swoich przekaziorach, że boli utrata władzy i tak dalej, ale to wyborczo będzie wyglądało bardzo źle. Przypomnijmy, jest to trochę inna sytuacja, powiedziałbym wręcz diametralnie inna sytuacja niż rok 2015, kiedy PiS miał samodzielną większość, olbrzymią przewagę wyborczą, a w 2019 jeszcze większą przewagę wyborczą. I w zasadzie wszyscy na początku znali, że ponieważ mają większość, to mogą robić wiele. Po 8 latach Platformy dano im szeroki kredyt zaufania. To wotum nieufności dla PiS-u, w porównaniu z wotum nieufności dla Platformy Obywatelskiej w 2015 roku, było moim zdaniem dużo głębsze. To przypomnijmy jednak te proporcje parlamentarne, ta różnica nie jest aż tak duża, nie jest aż tak miażdżąca, a tym bardziej, że koalicja występuje trój, a w zasadzie czwórobjawowo. A jakby to poskrobać, to jeszcze większej ilości części składowych. Więc za chwilę potencjalny brak realizacji dużej części obietnic wyborczych spowoduje niezadowolenie. I o ile nie spodziewałbym się przepływu elektoratu do PiS-u, to jest raczej niemożliwe, dojdzie po prostu do demobilizacji tego pospolitego ruszenia. Przyjdą kolejne wybory, tej mobilizacji wyborczej już prawdopodobnie wtedy nie będzie. Będzie zniechęcenie, będzie postępujące zniechęcenie, może na wybory samorządowe jeszcze tego paliwa starczy. Czy starczy na wybory europejskie, tego ja osobiście już nie jestem taki pewien. Więc na miejscu obecnej koalicji, ja jestem prawie pewien, że tego nie zrobią, ale należałoby to płaczące dziecko włożyć z powrotem do piaskownicy, dać mu świeżo kupione, błyszczące prosto ze sklepu grabki, łopatkę, wiaderko. Niech się bawi tą mniejszą, co prawda, gamą zabawek niż miał poprzednio, ale niech je ma, niech się nimi bawi, niech przestanie płakać. I siedzi cicho, no ale niestety wendetta i zadowalanie właśnie tych różnych nienormalnych, silnych razem i tym podobnych osobników wygrywa. No cóż, to nie było trudne do przewidzenia, że Platforma z przystawkami będzie się potykać o własne nogi i właśnie to czyni. Tak trzymać, panowie. Natomiast, proszę państwa, jedno jest tragiczne. Takie zachowanie, myślę, że może nawet jest o tyle celowe, że wzmacnia duopol PiS-u. Uniemożliwia i urośnięcie Konfederacji i wykreowanie jakichkolwiek trzecich sił, które w ten dwubiegunowy świat polityczny nie będą się wpisywać. Bo teraz jest okładanie pałą ze strony PiS-u Konfederacji, jak to nie poparliście naszej wspaniałej marszałek Witek. Myślę, że nie minie parę tygodni, a będzie okładanie Konfederacji ze strony totalnej opozycji, czy też nowej koalicji. Myślę, że jednak będzie ono słabsze, no bo jednak oni mają większość, tak? A nie. I bez Konfederacji mogą teoretycznie sobie wszystko przegłosować. No, ale myślę, że jakieś ataki też będą.
No i nic, proszę Państwa, to tyle. Dziękuję za uwagę. Jeśli się podobało, to proszę łapkę w górę, subskrypcję, komentarz i wsparcie kanału. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.